Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie wspólnie z panem posłem Aleksandrem Miszalskim. Zanim przejdziemy do tematu naszej konferencji, chciałbym parę słów skierować do obecnych również tutaj mieszkańców Cimia. Ja zdaję sobie sprawę, że ten ostatni okres jest dla wielu mieszkańców trudny i pewno niezrozumiały. To okres, który pewnie lepiej, aby się nie wydarzył. Sam osobiście jestem pełen szacunku dla ogromnej pracowitości mieszkańców całej Małopolski, również tej naszej części powiatu myślenickiego. Ale naszym obowiązkiem jako parlamentarzystów w sytuacjach, kiedy są stawiane publiczne pytania, jest znalezienie odpowiedzi na te pytania. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy z interwencją poselską, aby sprawdzić, czy doniesienia mediów z ubiegłego tygodnia, Gazety Wyborczej z soboty, są prawdziwe. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi Hajdukowi, który udostępnił nam wszystkie dokumenty, o które go poprosiliśmy w trakcie interwencji poselskiej. A celem naszej interwencji było sprawdzenie, czy pani Sylwia Kobyłkiewicz świadczyła pracę dla gminy Pcim. Z informacji, które mamy, wynika jednoznacznie, że przez 2,5 roku świadczyła usługi doradcze i prawnicze dla gminy Pcim i otrzymała za to blisko 140 tysięcy złotych za 2 dni pracy w tygodniu. To są informacje poparte konkretnymi dokumentami, konkretnymi umowami, których kopię od pana wójta w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy. Oczywiście pewnie w tym nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ścieżka kariery pani Sylwii Kobyłkiewicz jest ściśle powiązana z Danielem Obajtkiem. Że z informacji medialnych wynika, że to właśnie pani Sylwia Kobyłkiewicz nadzorowała proces weryfikacji oświadczeń majątkowych Daniela Obajtka. W sposób oczywisty zachodzi uzasadnione pytanie i to pytanie zadajemy sobie dzisiaj, będziemy starali sobie znaleźć na to pytanie odpowiedź. Czy służby, czy agenci CBA kontrolowali Daniela Obajtka, czy też Daniel Obajtek kontrolował agentów CBA? Szanowni Państwo, ja również dziękuję bardzo panu wójtowi za miłe i profesjonalne przyjęcie, ponieważ od razu dostaliśmy wszelkie dokumenty, które poprosiliśmy, ale nie ma się co dziwić, to nie jest nic tajnego. Jeszcze chciałbym się odnieść do tych środków finansowych, które pani Kobyłkiewicz otrzymywała z gminy Pcim. Otóż ona pracowała na umowę zlecenie w latach 13, 14 i 15. W roku 13 to było od kwietnia do końca roku. Wtedy nie miała tych godzin dyżurowania w urzędzie, więc była tak jakby bardziej na telefon, bo nie miała tego zapisanego w umowie. Natomiast w 14 i 15 roku to były 2 dni tygodniowo, gdzie tutaj pracowała. W sumie, jeżeli podzielimy tą całą kwotę, którą dostała za ten okres pracy, to wychodzi, że te 5 tysięcy złotych prawie, które otrzymywała brutto w 14-15, przy tym, ile czasu poświęcała, to jest 500 zł dziennie. Dziennie. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w roku 2013, 2014, 2015 to była stawka racjonalna. Ja przypomnę, że w 2013 1600 zł brutto to była pensja minimalna za miesięczną pracę. PO rządziło. Tymczasem pani Sylwia otrzymała 500 zł dziennie za pełnienie swoich funkcji. My zadajemy te pytania i zwracamy się również do mieszkańców, którzy tutaj zresztą przyszli. Cimia, powiatu myślenickiego, jakie są pensje w urzędzie, jakie były pensje w urzędzie wtedy i czy to jest normalne, że ktoś taki za taki wymiar pracy otrzymywał tego typu kwoty. Wydaje nam się, że zdecydowanie były one przestrzelone, abstrahując w ogóle faktu, że znalazła tutaj pracę po tym, jak pracowała wcześniej w CBA. Myślę, że na pewno to pytanie będą zadawali sobie również pracownicy urzędu gminnego. Czy ich wynagrodzenie było równie sowite, równie tak atrakcyjne, jak w przypadku pani Sylwii Kobyłkiewicz. Jakby przełożyć to jeszcze na lata obecne, to jest tak, jakby za 2 dni pracy będzie dostawała 9 tysięcy brutto, bo przekładając pensję minimalną, która wzrosła prawie dwukrotnie, to są tego typu sporty. Jeśli są pytania, jesteśmy do dyspozycji.
tutaj w budżecie gminy? Tak, mamy w umowach jest określony zakres pracy. W przypadku roku 2013 były to doradztwo prawne, natomiast w późniejszym okresie czasu ta umowa dotyczyła wykonywania czynności, przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz projektów realizowanych w ramach udziału środków z Unii Europejskiej. I panowie, w ogóle skomentujemy to powiązanie z CBA i czy nie pana Obajewska później pracę w Urzędzie Gminy w Sieniu? Nie chcę na gorąco komentować, natomiast chcę powiedzieć, że zaangażowanie służb specjalnych, prokuratury w sprawę Daniela Obajtka będzie głównym zadaniem do rozwiązania i do znalezienia odpowiedzi przez zespół śledczy, który został powołany przez trzy kluby parlamentarne. To nie jest jedyny przypadek, gdzie widzimy czarno na białym, mamy pokazane, że agentka Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która miała kontrolować prawdziwość oświadczeń majątkowych Daniela Obajtka, tak naprawdę świadczyła zaraz po odejściu CBA świadczenia dla Daniela Obajtka, świadczenia za grube pieniądze. Później zeznawała w sądzie również na jego korzyść. Ale podobny udział być może zachodzi w przypadku działań prokuratury i na pewno podobny udział zachodzi w przypadku polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy specjalnie zmieniali prawo po to, aby Daniel Obajtek mógł pełnić funkcję prezesa Energii czy prezesa Orlenu, aby Daniel Obajtek i jego akt oskarżenia, o którym dzisiaj media donoszą, każdy może się zapoznać z tym aktem oskarżenia, aby został już po prostu z sądu wycofany. To jest w ogóle niepojęte, aby sprawa, która była złożona do sądu w Sieradzu, została wycofana. Przecież to były wasze sądy. Została to wasze sądy były. I właśnie gdyby te sądy miały możliwość zająć się Danielem Obajtkiem i rozsądzić i sprawdzić, czy faktycznie w tamtym czasie zajmował się z gangsterami i robił z nim interesy. I gdyby to było całkowicie wyjaśnione, to nikt by dzisiaj nie miał żadnych wątpliwości. Ale z racji tego, że temat został zamieciony pod dywan, to tych pytań jest naprawdę bardzo wiele. Jest pan na publicznym spotkaniu. No właśnie, ja sobie nie pan krzyczy. Ja sobie liczę. Może pan zamknij się, kurwa, durniu. Tylko nie durniu, dobrze? Widzimy, naruszenia zasad etycznych, co do tego nikt nie ma wątpliwości, myślę. Natomiast przedmiotem naszego badania będzie zbadanie, czy zachodzi również tutaj kwestia złamania prawa. Status kupi studia, to wtedy może być prezesem. Jak ktoś się dorobi czegoś, to nie może być. To było zapowiadane, więc nie budzi to żadnego zaskoczenia. W tym przypadku ten temat był zapowiadany, więc stało się to, co było zapowiadane. Chodźcie już, bo się zimno robi. To cię chodzi, na COVID. Ja jeszcze chciałbym się, szanowni państwo, zwrócić. Jestem wójtem tej gminy, jeżeli można w kilku zdaniach. Faktycznie tą interwencję poselską jak najbardziej szanujemy. Tak stanowi prawo, więc tutaj z naszej strony żadnego problemu z tym nie było. No niemniej jednak, jeżeli słyszę te oskarżenia, które no niestety tutaj w Przymu są wytaczane przeciwko byłemu wójtowi Obajtkowi, no to delikatnie mówiąc jestem tym zaskoczony, bo jeżeli pan poseł na podstawie tych umów, które otrzymał, tak daleko posuwa swoje oskarżenia, no to jest to, panie pośle, przepraszam, ale lekka niedorzeczność. Faktycznie osoba, o której tutaj mówimy, pracowała na umowę, zlecenie w naszym urzędzie przez pewien okres czasu. No niemniej jednak ja chciałbym tutaj zapytać, czy jakieś przepisy byłemu pracownikowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabraniają w jakikolwiek stopniu świadczenie takich usług i podejmowania pracy w dowolnym miejscu, po zakończeniu oczywiście swojej pracy w tamtej instytucji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą chciałbym tutaj bardzo mocno zaznaczyć, to szanowni państwo, zimne wody. No to, co się słyszy w ostatnim czasie, epitety pod kątem tak naprawdę mieszkańców tej gminy,
I teraz kontekst, w którym pan poseł ucisza osoby, które tutaj przybyły, to jest to niepoważne. Jesteśmy obrażani przez posłów Platformy Obywatelskiej w każdy możliwy sposób. My chcemy również wyjaśnienia tej sprawy. My wierzymy tutaj w niewinność naszego byłego gospodarza. Zresztą te inwestycje, te działania, które podejmował tutaj jako wójt, chyba jednoznacznie przemawiają za tą osobą. Więc prosiłbym i pana posła, i wszystkie osoby zainteresowane o spokojne wyjaśnienie tej sprawy. Tutaj nikt nie ucieka od żadnej odpowiedzialności. Jeżeli mogę to powiedzieć, to pan prezes przecież również oddał się do dyspozycji organów, które są od tego, ażeby analizować czy te oświadczenia, czy te sytuacje, o których tutaj mówimy. Więc ja bym nie werował tutaj wyroków tak szybko jak pan poseł i na podstawie kilku umów, które zostały zawarte zgodnie z prawem, nie robiłbym tutaj happeningu politycznego, który ma na celu jedynie podgrzanie atmosfery i podkręcenie całej tej sprawy. Więc panie pośle, no, bardzo bym jednak prosił o takie profesjonalne podejście do tematu i liczę, że to właśnie nastąpi. Bardzo dziękuję. Brawo panie wójcie. Szkoda, że pan poseł nie był taki aktywny, jak był marszałkiem, bo bez przerwy otrzymywaliśmy tylko kłody pod nogi. Czemu pan wtedy nie przyjechał, jak żeśmy się rozwijali? A teraz nagle pan szuka dziury w całym. Po pierwsze... Trzeba taką aktywność było wykazać wcześniej, jak był pan marszałkiem. Po pierwsze chcę powiedzieć... A żal, proszę pana, wie pan co jest najgorsze? Nie możecie strawić bólu po przegranej, nie możecie się pogodzić z przegraną i szukacie tego. I proszę pana, zarówno w Polsce, jak i w Europarlamencie sracie do swojego gniazda. A jest takie powiedzenie, nie sraj do swojego gniazda, bo się przyjdzie jeszcze do niego karmić. I zobaczymy jak wygląda. Po pierwsze chcę powiedzieć, że gmina Pcim w okresie, kiedy byłem członkiem zarządu województwa i marszałkiem województwa, miała pełny dostęp do funduszy europejskich. Tak, to ich nie dostała. W życiu nie pozwoliłbym sobie na to, aby mieszkańcy jakiejkolwiek gminy byli wykluczani. Dlatego państwo, żeście się dynamicznie rozwijali, bo mieliście możliwość korzystania z funduszy europejskich. Tylko przez Te umowy z panią Sylwią Kobyłkiewicz świadczą o tym, że przygotowywane w tej gminie były projekty europejskie, że składane były wnioski europejskie i za nimi szły również pieniądze z Unii Europejskiej na finansowanie, na infrastrukturę. Ta droga S7, która jest obok nas, też została wybudowana za czasów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To są fakty, proszę państwa. Natomiast faktem jest też to, że Daniel Obajtek, kończąc swoją funkcję wójta gminy Pcim i jednocześnie prezesa ARiMR-u, gdzie zarobił 1 200 000 złotych, dorobił się 6 domów. I to budzi gigantyczne wątpliwości natury zasadniczej. Skąd człowiek miał tak duże środki finansowe, skąd miał te miliony złotych na zrealizowanie swoich prywatnych inwestycji? I to pytanie zadają media i będziemy dochodzili prawdy i będziemy dochodzili dojdziemy do wszystkich dokumentów, które będą potwierdzały jakiekolwiek związki między Danielem Obajtkiem a na przykład agentami CBA. A podniszyliście Krawca, ile zarobił za 2 lata? 14 milionów robili! Bo sam pan przyznał, że nie wie skąd prezes Obajtek zbrojnił taki majątek. Sam nam to pan powiedział, że... A jaki ten majątek on ma? Powiedzcie, to nie jest chyba tematem w ogóle ani tej konferencji. To jest tematem. Nie, zdecydowanie nie. Panie pośle, jeżeli rozmawiamy w takim kontekście, to myślę, że weźmy faktycznie szerszy kontekst i całą ścieżkę kariery pana prezesa Obajtka. Jestem osobą upoważnioną do wypowiadania się w jego imieniu, no niemniej jednak pan tutaj naprawdę za każdym razem zawęża całą tematykę z tym związaną. Sprawiedliwiście są. Jeśli nie ma pytań, dziękujemy bardzo.